Ranking zapachów męskich z firmy Halloween, która kiedyś się nazywała Jesus del Pozo, jakoś tak. Nawet nie pamiętam przy skoku, kiedy to się stało, że przestali na to mówić Jesus del Pozo, tylko zaczęli to nazywać po prostu Halloween. Zgodnie z kolejnością, od lewej do prawej macie od najlepszego według mnie do najgorszego, chociaż wszystkie tutaj przedstawione są bardzo fajne i przystępne cenowo. Ten kosztował 115, na promocji ten też dorwałem za 115 i 115 za 125 ml, to jest super cena. Jakość składników jest na zadowalającym poziomie. Osoby niewybredne, osoby, które chcą to porównywać do zapachów za 300-400 zł, odpowiadam od razu, że lepiej sobie kupcie te zapachy za 300-400 zł, a nie wrzucacie spiny i pretensje, że Halloween nie pachnie tak jak ten za 500. No, bez jaj. Tutaj może zacznę od tego. Halloween Manshot na trzecim miejscu u mnie całkiem fajnie przypomina zapach, który kojarzycie i który jest całkiem dobrze tutaj odwzorowany. Mont Blanc Legend Night. Trochę z niuansami Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme El Intense. I trochę z Dolce & Gabbana The One. Wyobraźcie sobie taką mieszaninę tych trzech, które wymieniłem. Zrobione w taki sposób, że po prostu troszeczkę tańsza jakość składników, ale nie aż tak. Zapach przytulny, wieczorowy, który, jak pytałem kilku osób, dziewczyn, to mówiły, że ładnie pachnie i jest przyjemny. Niektórym się nie podobał. To jest tak z gustami, tak? Połowa mówi, że jest ładna, połowa mówi, że według nich nie jest ładny. Z każdym tak zrobiłem. Zaraz wam powiem, jakie były reakcje. Według mnie on jest fajnie zbalansowany. Troszeczkę na początku czuć tą syntetyczną słodkość, ale on później przychodzi fajnie w irys, w wanilię, kardamon i drzewo bursztynowe, trochę z nutą skóry. Tak jak mówiłem, te trzy, które wymieniłem, jak najbardziej ten zapach jest połączeniem, takim zlepkiem tamtych trzech zapachów, które wymieniłem. Więc jeżeli ktoś lubi tamtego Yves Saint Laurent Y El Homme Intense albo Mont Blanc Legend Night, to u niego ten byłby na pierwszym miejscu. Teraz dalej. Teraz Halloween Man X. Halloween Man X, no na promocji go dorwałem. Normalnie jest po 200 zł. Trochę przesadowana cena. Akordy korzenne, kawowe, ambrowe. Nicolas Beaulieu go skomponował. Co mnie zachęciło, widzicie, special sales. Zachęciło mnie to, że ma w składzie kawę, whisky, cynamon, skórę, wodę mineralną HS i fasolę tonkę. Explore your limits. Głównie chodziło o kawę. Tam coś było napisane? Nie, tam nic nie było. Jeszcze pokażę tylko tamto opakowanie. Batch code, żebyście widzieli, i te inne, żeby potem nie było, że czegoś nie przedstawiłem. Tutaj ten zapach u mnie wylądował na drugim miejscu ze względu na komplementy kilku osób, kilku dziewczyn. Chociaż znalazłem dwie kobiety, którym się to nie podobało. Według nich był śmierdzący. Mówiły, że pachnie czymś przypalonym. To jest prawdopodobnie nawiązanie do kawy. Niebieska buteleczka, widzicie. Faktycznie ten zapach czerpie z Salvatore Ferragamo Uomo, ale tą Signature, tą, którą stworzył Alberto Morillas. Ktoś tu nawiązał do X, Dark Temptation, a inni do The Most Wanted, Azaro. Słuchajcie, może tak. Jak lubisz zapachy w stylu Paco Rabanne Pure XS zmieszany trochę z Salvatore Ferragamo Uomo Signature oraz zwykłym Uomo z niuansami Rojasa, tak jak tutaj napisali, Rojas Man, to ten, co testowałem, co mi się nie do końca podobał.
to ten zapach u ciebie będzie dość wysoko w rankingu, a nawet będzie twoim może popisowym zapachem. Jest fajny. Ja akurat nie do końca przepadam za słodkimi zapachami, ale rozumiem, że może się to ludziom podobać, bo fajnie czuć niuanse kawy, przynajmniej ja czuję. To byłoby drugie miejsce, bo zebrał więcej komplementów niż tamten wśród kobiet. No i ostatni. Zwykły Halloween Man. Ten, który był chyba najstarszy, bo on jest z 2012 roku. X był z 2019, a Halloween Man Shot był z 2016. Czyli baczcie, 2012. Uwa, bądź beware, strzeż się samego siebie. Coś w tym stylu. Fajny, fajny podpis. Tak wygląda. No i teraz tak. On wylądował na pierwszym miejscu, bo zebrał najwięcej komplementów wśród dziewczyn. Nawet dodam, że znam osobę, która się nim psika i na nim akurat bardzo ładnie to układa się. Jak ja sobie psiknę na skórę, to wydaje mi się, że jest zbyt syntetyczny i sztuczny, chemiczny, ale na skórze kogoś innego już pachnie fajnie. Ludzie nawiązują, że on podobny jest do Paco Rabanne One Million. No nie do końca. Według mnie czerpie znowu trochę z Paco Rabanne One Million, czerpie trochę z Karoliny Herrery 212 VIP i trochę z innych zapachów. Mam go psikniętego na papierku. I teraz tak. Znowu, tak jak mówię, jak jesteś w kierunku słodkich zapachów, to ten u ciebie by wygrał i byś powiedział, że jest super, bo to prawda. A teraz właśnie, co do trwałości. Wszystkie są mega trwałe. Ten trzymał. Kurde, ile to było na skórze? Z 6 godzin to jest długo. Ten trzymał 8, ten trzymał 10 albo nawet 12. Oczywiście był potem już blisko skórny, było wyczuwalne tylko jak się zbliżyło rękę do nosa, ale wciąż fajnie pachniał. Na ciuchach pachnął 3 razy dłużej nawet. Ten w sumie pachniał 2 dni, 3 dni, 3 dni. Psiknę sobie przed testem jeszcze raz ten na papierek, ponieważ uważam, że on jest. Nie wiem, czy znacie zapach Antonio Banderas, Sekret Zwykły i Sekret Gold, czy tam Golden Secret. Tamte Antonio Banderasy są bardziej w kierunku skórzanym, poważniejszym trochę. Ten jest w kierunku zawadiackim, słodszym. No jest ładny, nie ulega wątpliwości. Za tą cenę warto brać każdego. Jak mieliście z nimi do czynienia, zostawcie komentarz, żeby inni widzieli. No ale w skrócie, warto je wziąć.